Pani profesor, jako przedstawiciel czego, Eivonu? Klasy. A to wielka szkoda, bo mi się mgiełki pokończyły. No więc jako przedstawiciel tej klasy chciałbym przełożyć zapowiedziany na dzisiaj sprawdzian. Co ja wam na dzisiaj sprawdzian zapowiedziałam? Tak. Adi! Pyta to odpowiadam. I jak zawsze musi ze wszystkich. A z czego? Nie wiem, może z matematyki? Agata! No co? Z jakiej matematyki jego nauczy polskiego? Temat oświecenie. Oświecenie? Ej, ja z oświecenia będę dobra. Uczyłaś się? Wiem wszystko o oświeceniu od małego. Serio? No, mój tata ma sklep z lampami. To co, przekładamy pani profesor, sama pani widzi. Nic nie widzę, bo mi szkiełka zafarowały. Czyli sprawdzianów też pani nie widzi? A może chociaż widzi pani nowy termin? No dobrze, to kiedy chcecie pisać? Najlepiej nigdy. Tak naprawdę, jak chcecie, to w ogóle nie musicie tego pisać. Naprawdę? Ej, si kalafon! Możecie odpowiadać. Ej, no ja nie chcę odpowiadać. I nie będziesz musiała, w końcu Adi jest przewodniczącym i odpowiada za wszystkich.